chipsy, a domyślnie w grubasów. Czy to się sprawdzi u nas? Marta Kielczyk, dzień dobry Państwu. To miała być walka z epidemią otyłości dzieci w Ameryce, ale zamiast tego wyszła walka z otyłymi. Skończyło się na kampanii nienawiści, bo tak można odczytać, straszenie grubasami. Problem tyje i u nas. Jest pomysł, by wprowadzić VAT na chipsy. Czy ta dieta będzie skuteczna? Magdalena Karpińska. 6-letnie dzieci ważące po 80 kg to w Ameryce powszechny problem. Teraz w stanie Georgia wydano miliony dolarów na walkę z otyłością u dzieci. Ten obraz najbardziej mnie uderzył. Nawet speców od reklamy poruszyła ta kampania. Mom, why am I fat? 75% amerykańskich rodziców w ogóle nie dostrzega faktu otyłości ani u siebie, ani u swoich dzieci. Pierwszorzędnym celem jest jakieś wytrącenie z jakiegoś emocjonalnego komfortu rodziców, żeby oni zastanowili się teraz, czy ich dziecko właśnie nie jest dotknięte tym problemem. Pytanie, czy w tym wypadku cel uświęca środki. Kampania wielu oburzyła, bo zamiast walczyć z otyłością może prowadzić do dyskryminacji otyłych. Ale tylko mocny przekaz może pokazać wagę problemu w kraju, w którym przez lata był to temat tabu. Więcej, z otyłości zrobiono symbol dobrobytu, także z otyłości u dzieci. Jest szczęśliwy, dobrze wygląda, wszystko jest w porządku, więc czasami można zrozumieć, że taka kampania, żeby się przebić do świadomości społecznej, zwłaszcza do świadomości rodziców, no posługuje się takimi właśnie metodami. Pokazuje, że otyłe dziecko szczęśliwe nie jest, że choruje na nadciśnienie czy cukrzycę drugiego stopnia, chorobę do niedawna znaną tylko u dorosłych. 30% Amerykanów, 15% dzieci cierpi na otyłość. W porównaniu ze Stanami w Polsce to niewielki problem, ale też narasta. Zwykle każde kolejne pokolenie żyło dłużej niż rodzice. W tej chwili z racji otyłości są perspektywy, że ci, którzy się teraz rodzą, będą żyli krócej niż ich rodzice. Główny problem to obok braku aktywności złe żywienie. Kilka europejskich krajów wprowadziło już wyższy podatek od niezdrowej żywności. Wiem, co to jest. Zanim przyjechałem do Polski, ważyłem 62 kg, teraz prawie 100. Poseł John Abraham Godson zabiega u nas o wyższy VAT na chipsy, chrupki i inne niezdrowe produkty. To też przyniesie jakiś dochód dla budżetu, który może być wykorzystywany w walce ze skutkiem otyłości. Otyłość Amerykanów to problem nie tylko dla resortu zdrowia, ale i transportu. Straż Przybrzeżna musiała ograniczyć dopuszczalną liczbę pasażerów przewożonych promami. Magdalena Karpińska, Panorama.